pewno lidera, żeście pokonali. No, dziękuję bardzo, bo bardzo się obawialiśmy tego meczu, tak jak pan powiedział, lider. Ale to jest piłka i po 10 minutach można powiedzieć, kto był lepszy. Dzisiaj widziałem taki zespół, jaki chciałem widzieć od samego początku, z wielką taką charyzmą, z determinacją, naprawdę z takim zaangażowaniem. Uważam, że to był nasz najlepszy mecz, od kiedy tutaj jestem w Pszczonowie, także widzę postęp i w graniu, i w takim zachowaniu zawodników. Cieszymy się bardzo, bo mówię, dla nas te punkty są bardzo ważne. I cóż, gonimy czołówkę. Trenerze, za tydzień puchar z drukarzem. Jedziemy po finał? Oczywiście, no. Nie ma wyjątków. Ja podchodzę do każdego meczu, czy to mecz sparingowy, czy to mecz pucharowy, czy to mecz ligowy. Zaangażowanie w 100%. Za każdym razem chcemy grać o pełną pulę i też tak będzie w pucharze. Po takim meczu jak dzisiaj to szkoda chyba, że się sezon już kończy, bo jak zespół tak skoczył na takie tory, to... Tak, na tory, ale też chłopcy naprawdę są już zmęczeni, już mają tego dosyć i przyda się ten odpoczynek, taka pełna regeneracja i taka pełna świadomość to, co nas czeka w tej rundzie rewanżowej. A przypomnę, że ta runda rewanżowa jest zdecydowanie trudniejsza. Taka walka jak dzisiaj musi być po prostu w każdym meczu i tak jak powiedziałem wcześniej, no, chcemy gonić czołówkę, nie oglądać się za siebie w dół, tylko gonić czołówkę. Dziękuję za rozmowę, widzimy się za tydzień. Dzięki bardzo. No.